Mieszkańcy Radomia mogli zobaczyć pojazd ratowniczo-gaśniczy, który został zakupiony specjalnie dla potrzeb radomskiego lotniska cywilnego. To ciężki Rosenbauer Panther, jeden z najnowocześniejszych lotniskowych wozów ratowniczo-gaśniczych na świecie. Myślę, że jeden z kroków, które stawiamy jako port lotniczy, jako miasto w tym, abyśmy za kilka miesięcy powiedzieli, że rusza w Radomiu lotnisko. Lotnisko, które jest wielkim wyzwaniem i jest projektem trudnym. Zawsze powtarzałem to i powtarzam, że będzie to projekt zajmujący bardzo dużo naszej uwagi, ale i również naszych pieniędzy, ale z drugiej strony też projektem bardzo trudnym, ale w konsekwencji kilkunastu, kilkudziesięciu lat bez wątpienia bardzo, ale to bardzo potrzebny. Pantera przejechała przez miasto i na krótko zatrzymała się przed urzędem miejskim. Samochód ma długość ponad 12 metrów, szerokość prawie 3,5 metra i wysokość prawie 4 metry. Możliwości tego samochodu są bardzo duże, gdyż o skuteczności działań decydują środki gaśnicze. Ten samochód posiada bardzo dużo środków gaśniczych, bo ponad 12 tysięcy litrów wody, 1500 środka pionotwórczego, 500 kg proszku. Posiada pompę o dużej wydajności, ponad 6 tysięcy litrów na minutę. Także w ciągu 2 minut można zużyć tą swoją wodę, którą posiada. Pantera posiada także 2 działka. Przyspieszenie od 0 do 100 w 35 sekund, prędkość maksymalna prawie 140 na godzinę. Przy pełnej prędkości, jak Państwo widzicie, może podawać środek gaśniczy z 2 działek, dachowego i zderzakowego. To działko dachowe jest szczególne, ponieważ przy zwartym strumieniu wody ma zasięg 85 metrów, a w ogóle grubo ponad 100. Jako jedyny egzemplarz w Polsce radomska Pantera posiada skrętną oś tylną, znacznie zmniejszającą promień skrętu. Jest to najnowocześniejszy samochód tego typu w świecie, a najnowocześniejszy w Polsce, chcę powiedzieć, bo w Polsce funkcjonują te samochody, natomiast ten nasz ma tylnią oś skrętną, gdzie porty, które już funkcjonują, duże porty, tego nie posiadają. Pusty pojazd waży 22,5 tony, natomiast wypełniony wodą, środkiem pianotwórczym i proszkiem gaśniczym ma masę ponad 37 ton.